A teraz się uśmiecham, bo od wczoraj pół Polski się ze mnie śmieje, dlatego że tak się umawialiśmy z zespołem Cream, że nic wczoraj z tego nie wyszło. No, powiem tak, godzina była właściwa, dzień nie ten, ale wyglądam przez okno i widzę napis na autobusie Cree. To znaczy, że za chwilę powinniśmy się spotkać. No dobrze, zespół Creed w studiu, witam was bardzo serdecznie. Dobry. Cześć. Witamy, cześć. Chyba jeszcze nie mieliście do czynienia z takim pierdołą redaktorem, który się umawia i nie wie kiedy. No chyba nie, w sumie tu po raz pierwszy. No, właśnie tak się, tak. Ale całkiem ciekawie. No, przyjemność po naszej stronie. Do kiedy zostajecie w Warszawie? Do czwartku. No dobrze, to może jeszcze będzie okazja na przykład w czwartek się spotkać, bo w czwartek gościem ma być Pat Metheny, w związku z tym byłoby być może miło spotkać się z Patem i wymyślić jakiś wspólny projekt. Ale na razie sięgamy po waszą nową płytę Diabli na Dali. Cały zespół dzisiaj w studiu? Tak, cały. To wiecie co? Udało się. To może w związku z tym przesunięciem jednodniowym, to przedstawcie się szybko. Bastek Lidl. Lucjan Gryszka. Tomek Kwiatkowski. Sylwester Kamek. Leon. Dobra, to teraz Diabli na Dali, nowa płyta. Kiedy się zrodził pomysł tej płyty? Od kiedy nad nią pracowaliście? No, zaczęliśmy właściwie w zeszłym roku w czerwcu i to było kilka wejść do studia, chyba 3 albo 4. No nie sądziliśmy, że będziemy nagrywać płytę. Chcieliśmy nagrać sobie takie demo. Wynajęliśmy studio na pierwsza sesja, 3 dni. I nagle to było. I nagle powstało 3 numery czy 4. Mówimy, no to jedziemy dalej. Druga sesja, znowu 3, 4 numery i trzecia sesja i się zrodziła cała w sumie płyta. Jak to się dzieje w przypadku zespołu Cree? To jest tak, że są to indywidualne pomysły, czy pracujecie zbiorowo? Chciałbym, żebyście to najlepiej wytłumaczyli. Mamy swoją salę prób w Tychach i spotykamy się. Oczywiście jak mamy czas, zazwyczaj w tygodniach, bo weekendy zazwyczaj gramy. No i próbujemy po prostu grać razem. Ktoś daje jakiś tam temat i po prostu dochodzimy do tego wszyscy razem i potem wychodzą numery z tego. Potem wyjeżdżamy w góry, łączymy to wszystko. Dokładnie. I tworzymy... Które najbardziej pasuje, ten zostaje. Które tematy zostają, także potem zostają. To się wszystko samo dzieje. Nie było jakiejś gotowej koncepcji wcześniej. No, nagrywamy to. Zaaranżowanych rzeczy. Siedzimy godzinami. A potem do tego dochodzą teksty i jakoś to wszystko się ubiera. Każda płyta jest inaczej nagrywana, w inny sposób, prawda? Jedna tak, druga tak, trzecia tak. Ta była nagrywana, że parę sesji po prostu w odstępach dwutygodniowych, tygodniowych i nagle mieliśmy płyty, nawet nie wiedzieliśmy kiedy. Dobrze, jeśli chodzi o teksty, to nie jest taka płyta, której wystarczy posłuchać raz i znamy teksty na pamięć. To są rzeczy, o których chcecie opowiedzieć. A o czym chcecie opowiedzieć na tej płycie? W życiu. O czym? Warto być człowiekiem. Właśnie, to są takie przemyślenia właśnie w życiu, co czasem coś... Czasem można się zatrzymać i myśleć, przemyśleć parę rzeczy. Są niektóre lżejsze, niektóre cięższe, są lepsze chwile, gorsze chwile i tak to jakby wychodzi. Tak myślałem, słuchając po raz pierwszy tej płyty jeszcze dawno, dawno temu, 3 miesiące temu, kiedy dostałem od was taką próbkę, że to jest płyta taka bluesowa, ale jednak mocno rock'n'rollowa. No troszeczkę chcieliśmy na tej płycie jakby już trochę mocniej zagrać, jakby trochę więcej tego rocka, rock'n'rolla. Bo jak ktoś powiedział, że jesteśmy mistrzami ballad i tak dalej kiedyś. No to fakt, dokładnie. I trochę chcemy trochę mocniej pograć. Aczkolwiek zawsze jakaś ballada jest na płycie, bo nie da się uniknąć, że musi być zawsze chociaż jedna. No wszystkie winy na liście radzą sobie całkiem dobrze. Nie wiem, czy to obserwujecie. W każdym razie gratulacje, bo to już kolejny tydzień na liście przebój programu trzeciego. Oby jak najdłużej. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali. To wszystko zależy od głosujących. Dobrze, powiedzcie, czy te nagrania, które znajdziemy na tej nowej płycie Diabli na Dali, macie już ograne koncertowo? Czy już możecie coś powiedzieć o reakcjach takich na żywo publiczności? No, jest to niesamowity czat. Ja to tak określić. Nowe numery chodzą zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczas, bo to jest jednak efekt naszej 7-letniej
już współpracy w tym składzie i to jest inaczej niż poprzednia płyta, którą nagrywaliśmy razem, prawda? Są świeże, aczkolwiek od dzisiaj i mamy jakby zezwolenie, żeby grać wszystkie te numery, bo dotychczas graliśmy chyba cztery. Tak, no tylko parę. Cztery czy pięć, także nas teraz to uwalnia jakby i mamy więcej, dużo energii, z czego się cieszymy. Bo dziś jest oficjalna premiera tej płyty. Tak, dzisiaj oficjalnie można już ją dostać wszędzie. Mam prośbę do was. Gdyby każdy z was mógł indywidualnie powiedzieć dwa zdania, trzy zdania, bo dzisiaj płyta idzie do ludzi, ja to tak nazywam. Dzisiaj rozstajecie się z tą płytą i dajecie ją nam, słuchaczom. Chciałbym, żebyście powiedzieli, co ona znaczy w waszym życiu, jak o niej myślicie. Może niech zacznie Sebastian. Co ja o niej myślę? No myślę, że może to będzie płyta, która jakby nas i was wszystkich słuchaczy połączy już na zawsze. Dobra. Dla mnie ona jest pod każdym względem najlepsza z dotychczasowych wszystkich moich osiągnięć, bo i w warstwie brzmieniowej, i od strony muzycznej, kompozytorskiej, tekstowej, wszystko się tam dla mnie zgadza. No przede wszystkim jest szczera i zagrana na tak zwaną setkę, czyli nagrywaliśmy to wszyscy razem w studiu w tym samym czasie, co jest dla nas też powodem do dumy. Dokładnie, dla mnie rockowa, bardzo ostra, dobra, wybrzmieniowa, tekstowa, bardzo, bardzo, bardzo do myślenia, nie ma tam tekstów jakichś pierdołach, bardzo poważne teksty, aczkolwiek to bardzo takie spokojne. No, dla mnie indywidualnie tak samo, to jest najlepsza płyta, którą nagrałem. No to już koledzy chyba wszystko powiedzieli. Ostatni powiem tylko, że naprawdę płyta jest świetna i jest to również z mojej strony, w moim przypadku też najlepsza płyta, jaką kiedykolwiek udało mi się nagrać. To jeszcze kilka słów o najbliższych koncertach, gdzie was będzie można zobaczyć, bo o to zawsze pytają słuchacze, a jeśli nie, to przynajmniej podajcie adres strony internetowej. No właśnie, strona internetowa www.cree.pl. Tam informacje o koncertach, a może ktoś z was pamięta, gdzie gracie? Ja pamiętam, że Gdynia ma w sobotę. Bodajże w sobotę w Gdyni na festiwalu, tak? I tam zagramy cały materiał już. Po raz pierwszy. Przypomnę dzisiaj premiera nowej płyty Diabli Nadali, Sebastian Riddle i Cree. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Już was zapraszam. Nie wiadomo kiedy. Do usłyszenia. Chris z nami, a to nagranie na liście. Dzięki. To nie tak miało.